wyobraź sobie, że pewnego dnia zabierać się wszystkie Twoje kompetencje twarde. Wszystkie Twoje dotychczasowe osiągnięcia, które za nimi stoją. Z czym zostajesz? Jak dzisiaj ocenisz jakość swojej komunikacji? To, w jaki sposób rozmawiasz z pracownikami, Twoimi klientami, jak budujesz z nimi relacje? Jaką masz strategię na dobór argumentów w rozmowie? Jak bardzo potrafisz zapalać zespół do tego, aby chciał dawać siebie jeszcze więcej? A może inaczej. Co wiesz o swoich kompetencjach miękkich? Co wiesz o swoim stylu liderskim? Co jest Twoją niekwestionowaną mocną stroną? A z czym może nie najlepiej sobie radzisz? Jak dużo wiesz o tym, co Cię motywuje do tego, aby chcieć dawać siebie jeszcze więcej? Wiesz, to naturalne, że kolejne lata doświadczenia niosą ze sobą rozwój kompetencji twardych. Ale co robisz, żeby rozwijać swój potencjał w tym miękkim obszarze, przynajmniej tak samo ważnym w realizacji celów jak kompetencje twarde? Z czym byś został, gdybyś miał dziś do dyspozycji tylko swoje kompetencje miękkie? Jak blisko byłbyś realizacji swoich celów? Wciąż tak mało mówimy o kompetencjach miękkich. Mam wrażenie, że dzieje się tak dlatego, że bardzo mało o nich wiemy. Nie za bardzo wiemy, co z nimi zrobić, jak nazwać ich użyteczność i jak nad nimi pracować. Myślę też sobie, że praca nad nimi może być wyzwaniem z jednego prostego powodu. Bo jest to praca nad samym sobą. Czasem wolimy nie dotykać siebie, a skupić się na zmianie i rozwoju innych. Zostaw na chwilę innych, bo zarządzanie zaczyna się od zarządzania samym sobą. John Maxwell mówi, że jeśli Twoje kompetencje będą na poziomie trzecim, to Twoich pracowników na poziomie drugim. Jeśli Twoje będą na poziomie czwartym, to Twoich pracowników na poziomie trzecim i tak dalej. Tutaj naprawdę nie ma drogi na skróty. Pracuj nad sobą codziennie, nie pomijaj miękkich aspektów zarządzania. To właśnie ich wysoki poziom może zadecydować o tym, jak bardzo ludzie będą chcieli z Tobą pracować.